zbliżać Polskę do socjalizmu. To święty obowiązek każdego członka partii. Józef Stalin, anarchizm czy socjalizm? Z końcem 1905 roku i na początku 1906 roku w Gruzji grupa anarchistów, na czele której stał zwolennik Kropotkina, znany anarchista W. Czergezishvili i jego towarzysze Miszako Cereteli, Szałwa Gogelia oraz inni prowadziła zaciekłą kampanię przeciwko socjaldemokratom. Grupa ta wydawała w Tyflisie pisma Nabati, Musza i inne. Anarchiści nie mieli żadnego oparcia w proletariacie, lecz osiągnęli pewne sukcesy wśród elementów zdeklasowanych i drobnomieszczańskich. Przeciw anarchistom wystąpił Józef Stalin z serią artykułów pod ogólnym tytułem Anarchizm czy socjalizm. Pierwsze cztery artykuły ukazały się w gazecie Nowe Życie w czerwcu-lipcu 1906 roku. Drukowanie następnych artykułów zostało przerwane, ponieważ władze zamknęły gazetę. W grudniu 1906 roku i 1 stycznia 1907 roku artykuły wydrukowane w Achali Cerweba zostały przedrukowane w piśmie Nowe Czasy, lecz w nieco zmienionej postaci. Redakcja pisma zaopatrzyła te artykuły następującą uwagą. Niedawno Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych zwrócił się do nas z propozycją, byśmy wydrukowali artykuły o anarchizmie, socjalizmie i innych podobnych zagadnieniach. To samo życzenia wyrazili również niektórzy inni towarzysze. Z przyjemnością spełniamy te życzenia i publikujemy odnośne artykuły. Co do samych artykułów, to uważamy za konieczne nadmienić, że część ich była już raz drukowana w prasie gruzińskiej. Z przyczyn od autora niezależnych artykuły nie zostały zakończone. Mimo to uważaliśmy za konieczne wydrukowanie wszystkich artykułów w całości i zaproponowaliśmy autorowi, by przerobił je na język dla wszystkich dostępny, co też chętnie wykonał. W ten sposób powstały dwa warianty pierwszych czterech części pracy Anarchizm czy socjalizm. Ciąg dalszy jest drukowany był w gazetach Nasze Życie w lutym 1907 roku i W Czas w kwietniu 1907 roku. Pierwszy wariant artykułów Anarchizm czy socjalizm, opublikowany w Achali Cerweba, zamieszczony został w dodatku do tomu pierwszego polskiego wydania dzieł Stalina. Osią współczesnego życia społecznego jest walka klas. W toku zaś tej walki każda klasa kieruje się swoją ideologią. Burżuazja ma swoją ideologię, jest nią tak zwany liberalizm, ma swoją ideologię również i proletariat. Jest nią, jak wiadomo, socjalizm. Nie można uważać liberalizmu za coś jednolitego i niepodzielnego. Dzieli się on na rozmaite kierunki, odpowiednio do rozmaitych warstw burżuazji. Nie jest również jednolity i niepodzielny socjalizm. Występują w nim także rozmaite kierunki. Nie będziemy zajmowali się tu rozpatrowywaniem liberalizmu. Lepiej odłożyć to na inne czasy. Chcemy zapoznać czytelnika tylko z socjalizmem i jego prądami. Będzie to dla niego, zdaniem naszym, znacznie ciekawsze. Socjalizm dzieli się na trzy główne prądy. Reformizm, anarchizm i marksizm. Reformizm, Bernstein i inni, dla którego socjalizm jest tylko dalekim celem i niczym więcej. Reformizm, który w rzeczywistości odrzuca socjalistyczną rewolucję i usiłuje wprowadzić socjalizm drogą pokojową. Reformizm, który głosi nie walkę klas, lecz ich współpracę. Reformizm ten rozkłada się z dnia na dzień, traci z dnia na dzień wszelkie znamiona socjalizmu i naszym zdaniem nie ma żadnej potrzeby rozpatrywać go tu, w tych artykułach przy określeniu socjalizmu. Zupełnie inaczej ma się sprawa z marksizmem i anarchizmem. Oba uznawane są w chwili obecnej za prądy socjalistyczne. Oba zażarcie nawzajem się zwalczają, oba starają się uzyskać w oczach proletariatu opinię nauki prawdziwie socjalistycznej i rozpatrzenie ich i skonfrontowanie ze sobą będzie oczywiście dla czytelnika znacznie ciekawsze. Nie należymy do ludzi, którzy na dźwięk słowa anarchizm pogardliwie odwracają się i machnąwszy ręką mówią, że też macie ochotę zajmować się nimi, wszak nawet mówić o nim nie warto. Taką tanią krytykę uważamy za niegodną i bezużyteczną. Nie należymy również do ludzi, którzy pocieszają się tym, że anarchiści przecież nie mają za sobą mas i dlatego nie są znowu tak niebezpieczni. Nie w tym rzecz, za kim idzie dziś większa lub mniejsza masa. Chodzi o istotną treść teorii. Jeżeli teoria anarchistów jest prawdziwa, to rozumie się samo przez się, że wtedy utoruje ona sobie
niechybnie drogą i skupi wokół siebie masy. Jeżeli zaś jest bezpodstawna i oparta na fałszywych założeniach, długo nie utrzyma się i zawiśnie w próżni. Bezpodstawność zaś anarchizmu należy udowodnić. Niektórzy sądzą, że marksizm i anarchizm opierają się na tych samych zasadach, że rozbieżności między nimi są jedynie taktyczne, także ich zdaniem jest zupełną niemożliwością przeciwstawić sobie nawzajem oba te prądy. Jest to wielki błąd. My uważamy, że anarchiści są prawdziwymi wrogami marksizmu, a zatem uznajemy także, że z rzeczywistymi wrogami należy prowadzić również rzeczywistą walkę. Dlatego jest rzeczą nieodzowną zbadać od początku do końca teorię anarchistów i rozważyć ją gruntownie i wszechstronnie. Chodzi o to, że marksizm i anarchizm zbudowane są na całkowicie odmiennych zasadach. Mimo że oba występują na arenie walki pod socjalistycznym sztandarem, kamień węgielny anarchizmu to jednostka, której wyzwolenie stanowi jego zdaniem główny warunek wyzwolenia masy, kolektywu. Według anarchizmu wyzwolenie masy jest niemożliwe dopóki nie wyzwoli się jednostka. Stąd głosi on hasło „Wszystko dla jednostki”. Kamieniem węgielnym marksizmu zaś jest masa, której wyzwolenie stanowi jego zdaniem główny warunek wyzwolenia jednostki. Czyli według marksizmu wyzwolenie jednostki jest niemożliwe dopóki nie wyzwoli się masa. Stąd głosi ona hasło „Wszystko dla masy”. Jasne, że mamy tu dwie wykluczające się wzajemnie zasady, a nie tylko rozbieżności taktyczne. Celem naszych artykułów jest skonfrontowanie tych dwóch przeciwstawnych zasad, porównanie ze sobą marksizmu i anarchizmu i oświetlenie przez to ich zalet i wad. Uważamy przy tym za właściwe już tutaj zapoznać czytelnika z planem artykułów. Zaczniemy od charakterystyki marksizmu. Przy sposobności poruszymy poglądy anarchistów na marksizm, a następnie przejdziemy do krytyki samego anarchizmu, a mianowicie wyłożymy metodę dialektyczną, poglądy anarchistów na tę metodę i naszą krytykę, teorię materializmu, poglądy anarchistów i naszą krytykę. Tutaj omówimy także rewolucję socjalistyczną dyktaturę, program minimum i w ogóle taktykę, filozofię anarchistów i naszą krytykę, socjalizm anarchistów i naszą krytykę, taktykę i organizację anarchistów i na zakończenie nasze wnioski. Postaramy się dowieść, że anarchiści jako głosiciele socjalizmu drobnych wspólnot nie są prawdziwymi socjalistami. Postaramy się również dowieść, że skoro anarchiści odrzucają dyktaturę proletariatu, nie są oni także rzeczywistymi rewolucjonistami, a więc przystąpmy do rzeczy. Rozdział pierwszy. Metoda dialektyczna. Wszystko na świecie jest w ruchu. Zmienia się życie, rosną siły wytwórcze, walą się w gruzy stare stosunki. Karol Marx. Marksizm to nie tylko teoria socjalizmu, to jednolity światopogląd, system filozoficzny, z którego samo przez się wynika proletariacki socjalizm Marksa. Ten system filozoficzny zwie się materializmem dialektycznym. Dlatego wyłożyć marksizm to znaczy wyłożyć również materializm dialektyczny. Dlaczego system ten nazywamy materializmem dialektycznym? Dlatego, że metoda jego jest dialektyczna, a teoria materialistyczna. Co to jest metoda dialektyczna? Powiadają, że życie społeczne znajduje się w nieustannym ruchu i rozwoju. Jest to słuszne. Nie można uważać życia za coś niezmiennego i zastygłego. Nie zatrzymuje się ono nigdy na jednym poziomie. Znajduje się w wiecznym ruchu, wiecznym procesie niszczenia i tworzenia. Dlatego w życiu zawsze istnieją pierwiastki nowe i stare. To, co rośnie i to, co obumiera. Czynniki rewolucyjne i kontrrewolucyjne. Metoda dialektyczna powiada, że życie należy rozpatrywać takim właśnie, jakim jest ono w rzeczywistości. Widzieliśmy, że życie znajduje się w nieustannym ruchu. Przeto winniśmy rozpatrywać życie w jego ruchu i stawiać pytanie, dokąd zmierza życie? Widzieliśmy, że życie przedstawia obraz ciągłego niszczenia i tworzenia. Przeto obowiązkiem naszym jest rozpatrywać życie w jego niszczeniu i tworzeniu i stawiać pytania, co ulega zniszczeniu i co tworzy się w życiu. To, co w życiu rodzi się i z dnia na dzień rośnie, jest nie do pokonania. Powstrzymać jego posuwanie się naprzód jest niemożliwością. Czyli jeśli na przykład w życiu rodzi się proletariat jako klasa i rośnie z dnia na dzień, to choćby dzisiaj był on nie wiedzieć jak słaby i nieliczny, ostatecznie jednak zwycięży. Dlaczego? Dlatego, że rośnie on, krzepnie i idzie naprzód. Przeciwnie, to co w życiu starzeje się i zmierza ku mogile, nieuchronnie doznać musi klęski. Choćby dzisiaj stanowiło siłę herkulesową. Czyli jeśli na przykład burżuazja stopniowo traci grunt pod nogami i cofa się z każdym dniem, to choćby dzisiaj była ona nie wiedzieć jak silna i liczna, ostatecznie jednak poniesie klęskę. Dlaczego? Dlatego, że jest
że jako klasa rozkłada się ona. Słabnie, starzeje się i staje się zbędnym dla życia balastem. Stąd właśnie powstała znana teza dialektyczna. Wszystko, co istnieje rzeczywiście, to znaczy wszystko to, co z dnia na dzień rośnie, jest rozumne. A wszystko, co z dnia na dzień rozkłada się, jest nierozumne, a przez to nie uniknie klęski. Przykład. W 80. latach ubiegłego stulecia w środowisku rosyjskiej inteligencji rewolucyjnej powstał wielki spór. Narodnicy twierdzili, że główną siłą, która może wziąć na siebie wyzwolenie Rosji, jest drobna burżuazja wsi i miasta. Dlaczego? Pytali ich marksiści. Dlatego mówili narodnicy, że wiejska i miejska drobna burżuazja stanowi teraz większość, a poza tym jest ona biedna i żyje w nędzy. Marksiści odpowiadali, prawdą jest, że drobna burżuazja wsi i miast stanowi teraz większość i że jest ona rzeczywiście biedna. Lecz czy o to chodzi? Drobna burżuazja już dawno stanowi większość, lecz dotychczas bez pomocy proletariatu nie przejawiała ona żadnej inicjatywy w walce o wolność. A dlaczego? Dlatego właśnie, że drobna burżuazja jako klasa nie rośnie, lecz przeciwnie, z dnia na dzień rozkłada się i rozpada na burżuazję i proletariuszy. Z drugiej strony rozumie się, że i ubóstwo nie ma tutaj znaczenia rozstrzygającego. Lumpen proletariat jest uboższy od drobnej burżuazji, lecz nikt nigdy nie powie, że może on podjąć się wyzwolenia Rosji. Jak widzimy, sprawa polega nie na tym, jaka klasa stanowi dziś większość lub jaka jest biedniejsza, lecz na tym, jaka klasa krzepnie, a jaka się rozkłada. Ponieważ zaś proletariat jest jedyną klasą, która nieustannie rośnie i krzepnie, która posuwa naprzód do życia społeczne i gromadzi wokół siebie wszystkie rewolucyjne elementy, to naszym obowiązkiem jest uznać go za główną siłę we współczesnym ruchu, stanąć w jego szeregach i przyjąć jego postępowe dążenia jako swoje własne. Tak odpowiadali marksiści. Oczywiste jest, że marksiści patrzyli na życie dialektyczne, podczas gdy narodnicy rozumowali metafizycznie. Przedstawiali życie społeczne jako zastygłe w jednym punkcie. Tak zapatruje się metoda dialektyczna na rozwój życia. Ruch jednak bywa rozmaity. Był w życiu społecznym w dni grudniowe ruch, gdy proletariat, rozpostawszy grzbiet, napadał na składy broni i szedł do ataku na reakcję. Ale ruchem społecznym należy nazwać i ruch lat ubiegłych, gdy proletariat w warunkach rozwoju pokojowego ograniczał się do poszczególnych strajków i do tworzenia drobnych związków zawodowych. Jasne, że ruch przybiera rozmaite formy. I oto metoda dialektyczna powiada, że ruch ma formę dwojaką, ewolucyjną i rewolucyjną. Ruch jest ewolucyjny, gdy elementy postępowe żywiołowo kontynuują swą pracę codzienną i wnoszą do starych porządków drobne, ilościowe zmiany. Ruch jest rewolucyjny, gdy te same elementy jednoczą się przepojone jedną ideą i zwracają się przeciw wrogiemu obozowi, by do gruntu unicestwić stary ład i wnieść w życie zmiany jakościowe, ustanowić nowy ład. Ewolucja przygotowuje rewolucję i tworzy grunt dla niej. Rewolucja zaś wieńczy ewolucję i pomaga jej w dalszym działaniu. Takie same procesy zachodzą również w życiu przyrody. Dzieje nauki wykazują, że metoda dialektyczna jest metodą prawdziwie naukową. Poczynając od astronomii i kończąc na socjologii, wszędzie znajduje potwierdzenie myśl, że na świecie nie ma nic wiecznego, że wszystko się zmienia, wszystko się rozwija. Wszystko przeto w przyrodzie należy rozpatrywać pod kątem widzenia ruchu, rozwoju. A to znaczy, że duch dialektyki przenika całą naukę współczesną. Co zaś do formy ruchu, co do tego, że zgodnie z dialektyką drobne zmiany ilościowe doprowadzają ostatecznie do dużych zmian jakościowych, to prawo to w równej mierze obowiązuje w dziejach przyrody. Układ periodyczny pierwiastków Mendelejewa jasno wykazuje, jak wielkie znaczenie w historii przyrody ma powstawanie zmian jakościowych ze zmian ilościowych. O tym samym świadczy w biologii teoria neolamarksizmu, której ustępuje miejsca neodarwinizm. Nie mówimy nic o innych faktach w dostatecznie wyczerpującej mierze oświetlonych przez Fryderyka Engelsa w jego antyduringu. Taka oto jest treść metody dialektycznej. Jak zapatrują się anarchiści na metodę dialektyczną? Wiadomo powszechnie, że ojcem metody dialektycznej był Hegel. Marx oczyścił i udoskonalił tę metodę, okoliczność ta znana jest oczywiście również anarchistom. Wiedzą oni, że Hegel był konserwatystą i oto korzystając z okazji wymyślają Hegelowi na całego jego
zwolennikowi restauracji zapałem dowodzą, że Hegel jest filozofem restauracji, że wychwala on konstytucjonalizm biurokratyczny w jego postaci absolutystycznej, że idea ogólna jego filozofii historii jest podporządkowana i służy kierunkowi filozoficznemu epoki restauracji i tak dalej i temu podobne. Tego samego dowodzi w swych dziełach znany anarchista Kropotkin. Kropotkinowi wtórują chórem nasi kropotkinowcy, poczynając od Czerekiszewskiego aż do SG. Co prawda, nikt się z nimi o to nie spiera. Przeciwnie, każdy zgodzi się z tym, że Hegel nie był rewolucjonistą. Właśnie Marx i Engels wcześniej niż ktokolwiek inny dowiedli w swej krytyce krytycznej krytyki, że poglądy historyczne Hegla zasadniczo sprzeczne są z wszechwładzą ludu. Mimo to jednak anarchiści dowodzą i uważają za niezbędne co dzień dowodzić, że Hegel to zwolennik restauracji. Po co oni to robią? Po to prawdopodobnie, by przy pomocy tego wszystkiego zdyskredytować Hegla i wywołać u czytelników wrażenie, że metoda reakcjonisty Hegla nie może być wstrętna i nienaukowa. Taką drogą zamierzają anarchiści obalić metodę dialektyczną. Oświadczamy, że taką drogą nie dowiodą oni niczego prócz własnej ignorancji. Pascal i Leibniz nie byli rewolucjonistami, lecz wynaleziona przez nich metoda matematyczna uznana jest dzisiaj za metodę naukową. Meyer i Helmholtz nie byli rewolucjonistami, lecz ich odkrycia w dziedzinie fizyki należą dziś do podstaw nauki. Nie byli rewolucjonistami również Lamarck i Darwin, lecz ich metoda ewolucyjna postawiła na nogi w biologię. Dlaczego więc nie wolno uznać faktu, że mimo konserwatyzmu Hegla, jemu, Heglowi udało się opracować metodę naukową zwaną dialektyczną? Nie tą drogą anarchiści nie dowiedzą niczego, poza własną ignorancją. Idźmy dalej. Zdaniem anarchistów dialektyka to metafizyka, a ponieważ oni chcą wyzwolić naukę od metafizyki, filozofię od teologii, odrzucają więc i metodę dialektyczną. Pyszni są ci anarchiści. Jak to się mówi, działają metodą łapaj złodzieja. Dialektyka dojrzała w walce i metafizyką w walce tej zyskała sobie sławę. Zdaniem zaś anarchistów okazuje się, że dialektyka to metafizyka. Dialektyka powiada, że na świecie nie ma nic wiecznego, że na świecie wszystko jest przemijające i zmienne. Zmienia się przyroda, zmienia się społeczeństwo, zmieniają się zwyczaje i obyczaje, zmieniają się poglądy na sprawiedliwość, zmienia się sama prawda. Dlatego właśnie dialektyka rozpatruje wszystko krytycznie, dlatego właśnie nie uznaje prawdy raz na zawsze ustalonej, a więc neguje również abstrakcyjne tezy dogmatyczne, które z chwilą ich wykrycia należy tylko wykuć na pamięć. Metafizyka zaś mówi nam zgodnie co innego. Dla niej świat jest czymś wiecznym i niezmiennym, raz na zawsze przez kogoś lub przez coś ustalonym. Oto czemu metafizycy zawsze mają na języku wieczną sprawiedliwość i prawdę niezmienną. Ojciec anarchizmu Proudhon mówił, że na świecie istnieje raz na zawsze określona niezmienna sprawiedliwość, która powinna stać się podwaliną przyszłego społeczeństwa. W związku z tym Proudhona nazywano metafizykiem. Marx zwalczał Proudhona przy pomocy metody dialektycznej i dowodził, że skoro na świecie wszystko się zmienia, to musi się zmieniać również sprawiedliwość, że więc niezmienna sprawiedliwość to urojenie metafizyczne. Gruzińscy zaś uczniowie metafizyka Proudhona powtarzają nam w kółko: dialektyka Marksa to metafizyka. Metafizyka uznaje rozmaite mgliste dogmaty, jak na przykład to, co niepoznawalne, rzecz samą w sobie i w końcu przeistacza się w czą teologię. W przeciwieństwie do Proudhona i Spencera, Engels zwalczał te dogmaty przy pomocy metody dialektycznej. Anarchiści zaś, uczniowie Proudhona i Spencera, mówią nam, że Proudhon i Spencer to uczeni, zaś Marx i Engels to metafizycy. Jedno z dwojga. Albo anarchiści sami siebie oszukują, albo nie wiedzą, co mówią. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że anarchiści plączą metafizyczny system Hegla z jego metodą dialektyczną. Zbyteczne są słowa, że system filozoficzny Hegla opierają się na niezmiennej idei. Jest od początku do końca metafizyczny. Jasne jest jednak również i to, że metoda dialektyczna Hegla, negująca wszelką ideę niezmienną, jest od początku do końca naukowa i rewolucyjna. Oto czemu Karol Marx, który poddał metafizyczny system Hegla druzgocącej krytyce, mówił zarazem z uznaniem o jego metodzie dialektycznej, która według słów Marxa nie korzy się przed niczym i z samej istoty swej jest krytyczna i rewolucyjna.
Oto czemu Engels dopatruje się wielkiej różnicy między metodą Hegla i jego systemem. Kto kładł główny nacisk na system Hegla, mógł być w obu tych dziedzinach dość konserwatywny. Ten zaś, kto upatrywał sedno rzeczy w metodzie dialektycznej, mógł zarówno w dziedzinie polityki, jak i w dziedzinie religii należeć do najskrajniejszej opozycji. Anarchiści różnicy tej nie widzą i bez zastanowienia powtarzają, że dialektyka to metafizyka. Idźmy dalej. Anarchiści mówią, że metoda dialektyczna to żonglerka słowna, metoda sofizmatów, logiczne salto mortale, przy którego pomocy równie łatwo dowodzi się zarówno prawdy, jak fałszu. Zdaniem przeto anarchistów metoda dialektyczna jednako dowodzi prawdy i fałszu. Na pierwszy rzut oka może się zdawać, że wysunięte przez anarchistów oskarżenie nie jest pozbawione podstaw. Dla przykładu posłuchajmy, co mówi Engels o zwolenniku metody metafizycznej. Powiada on tak: tak, nie, 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 co ponadto pochodzi od diabła. Dla niego rzecz albo istnieje, albo nie istnieje. Żadna rzecz nie może być sobą i jednocześnie czymś innym. Dodatnie i ujemne włącza się wzajem absolutnie. Jak to? Gorączkują się anarchiści. Czy to możliwe, aby jeden i ten sam przedmiot w jednym i tym samym czasie był dobry i zły? Wszak to sofizmat, gra słów. Wszak znaczy to, że chcecie z jednaką łatwością dowieść prawdy i fałszu. A jednak wniknijmy w istotę rzeczy. Dziś żądamy republiki demokratycznej. Czy możemy powiedzieć, że republika demokratyczna jest pod każdym względem dobra lub pod każdym względem zła? Nie, nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że republika demokratyczna jest dobra tylko z tego względu, że obala łatwe udalny, lecz za to jest zła z tego względu, że umacnia ustrój burżuazyjny. Dlatego też powiadamy, o tyle, o ile republika demokratyczna obala łatwe udalny, jest ona dobra i o nią walczymy. Lecz o tyle, o ile umacnia ona ustrój burżuazyjny, jest zła i ją zwalczamy. Okazuje się, że jedna i ta sama republika demokratyczna jednocześnie jest dobra i zła. I tak, i nie. To samo można powiedzieć o 8-godzinnym dniu pracy, który jednocześnie jest dobry w tej mierze, w jakiej wzmacnia proletariat, i zły w tej mierze, w jakiej utrwala system pracy najemnej. Takie właśnie fakty miał na myśli Engels, gdy w przytoczonych wyżej słowach charakteryzował metodę dialektyczną. Anarchiści nie zrozumieli tego jednak i całkiem jasna myśl wydała im się mglistym sofizmatem. Oczywiście, wolno anarchistom dostrzegać lub nie dostrzegać tych faktów, mogą oni nawet nie dostrzegać piasku na piaszczystym brzegu, mają do tego prawo. Ale co ma z tym wspólnego metoda dialektyczna, która w odróżnieniu od anarchizmu nie patrzy na życie z zamkniętymi oczyma, czuje tętno życia i wprost powiada, skoro życie zmienia się i znajduje się w ruchu, to każde zjawisko życiowe ma dwie tendencje, dodatnią i ujemną, z których pierwszej powinniśmy bronić, drugą zaś odrzucić. Idźmy jeszcze dalej. Zdaniem naszych anarchistów rozwój dialektyczny jest rozwojem katastroficznym, w którym wpierw ginie całkowicie przeszłość, a następnie całkiem odrębnie od niej utwierdza się przyszłość. Kataklizmy Cuviera rodziły się z nieznanych przyczyn, katastrofy zaś Marksa, Engelsa rodzi dialektyka. W innym miejscu ten sam autor pisze: marksizm opiera się na darwinizmie i odnosi się do niego bezkrytycznie. Proszę zwrócić uwagę. Cuvier neguje ewolucję darwinowską, uznaje tylko kataklizmy. Kataklizm zaś to nieoczekiwany wybuch powstający z nieznanych przyczyn. Anarchiści mówią, że marksiści podzielają stanowisko Cuviera, a zatem odrzucają darwinizm. Darwin neguje kataklizmy Cuviera, uznaje stopniową ewolucję. I oto ci sami anarchiści powiadają, że marksizm opiera się na darwinizmie i odnosi się do niego bezkrytycznie, to znaczy, że marksiści negują kataklizmy Cuviera. Słowem, anarchiści oskarżają marksistów o to, że podzielają stanowisko Cuviera, jednocześnie zarzucają im, że podzielają pogląd Darwina, a nie Cuviera. Taka to jest ta anarchia. Jak powiadają, podoficerska wdowa wychłostała się sama. Jasne, że EŻG z numeru 8 Nobati zapomniał o tym, co mówił EŻG z numeru 6. Który z nich ma rację, numer 8 czy 6? Zwróćmy się do faktów. Marks mówi: na określonym szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeństwa wpadają w sprzeczność z istniejącymi stosunkami produkcji, albo, co jest tylko prawnym tego wyrazem, ze stosunkami własności. Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej, lecz żadna formacja społeczna nie ginie, zanim nie rozwiną się wszystkie te siły wytwórcze, którym daje ona dostateczne pole rozwoju. Jeżeli tę tezę Marksa zastosować do współczesnego życia społecznego, okaże się, że między współczesnymi siłami wytwórczymi
wytwórczymi mającymi charakter społeczny, a formą przywłaszczania wytworów mającą charakter prywatny istnieje konflikt zasadniczy, który musi zakończyć się rewolucją socjalistyczną. Jak widzimy, zdaniem Marksa i Engelsa rewolucję wywołują nie nieznane przyczyny Cuviera, lecz całkiem określone i tkwiące w życiu przyczyny społeczne, zwane rozwojem sił wytwórczych. Jak widzimy, zdaniem Marksa i Engelsa rewolucja następuje dopiero wtedy, gdy w dostatecznej mierze dojrzeją siły wytwórcze, nie zaś nieoczekiwanie, jak to sądził Cuvier. Jasne, że między kataklizmami Cuviera a metodą dialektyczną Marksa nie ma nic wspólnego. Z drugiej strony, darwinizm odrzuca nie tylko kataklizmy Cuviera, lecz również dialektyczny pojęty rozwój, który mieści w sobie rewolucję, podczas gdy z punktu widzenia metody dialektycznej ewolucja i rewolucja, zmiany ilościowe i jakościowe to dwie nieodzowne formy jednego i tego samego ruchu. Oczywiście niesłuszne też będzie twierdzenie, że marksizm odnosi się bezkrytycznie do darwinizmu. Okazuje się, że Nobati myli się w obu wypadkach, zarówno w numerze 6, jak i 8. Wreszcie anarchiści zarzucają nam, że dialektyka nie pozwala ani wyjść czy wyskoczyć z siebie, ani przeskoczyć przez siebie samego. Otóż to, panowie anarchiści, jest najrzeczywistsza prawda. Tutaj, szanowni panowie, macie zupełną rację. Metoda dialektyczna istotnie nie daje takiej możliwości. Dlaczego jednak nie daje? Dlatego właśnie, że wyskakiwanie z siebie i przeskakiwanie przez siebie samego to zajęcie dla dzikich kóz. Metoda zaś dialektyczna stworzona została dla ludzi. Oto gdzie sekret. Takie są oto ogólnie rzecz biorąc poglądy anarchistów na metodę dialektyczną. Jasne, że anarchiści nie zrozumieli. Rozumieli metody dialektycznej Marksa i Engelsa, wymyślili sobie własną dialektykę i z nią właśnie takie bezlitosne toczą boje. Nam zaś pozostaje tylko śmiać się, patrząc na to widowisko, nie można bowiem nie śmiać się widząc, jak człowiek walczy z własną fantazją, rozbija własne wymysły i zarazem gorąco zapewnia, że uderza w przeciwnika.